Popatrz, Simon Amann nie skakał wczoraj w kwalifikacjach, 129,5 metra dzisiaj w serii próbnej. Simon jest w stanie pofrunąć tutaj daleko, powyżej 120 metrów, ale jakżeż daleko skoczyli tutaj Morgenstern, 131,5, Fettner 130, 123 tylko Simon Amann. Martin Kinzle na naszych ekranach. 1,4 punktu za wiatr dodatkowo otrzymuje Simon Amann, czterokrotny mistrz olimpijski. No i za moment ostatni, Ville Larinto, zwycięzca kwalifikacji. Simon Amann także nie ma w swojej karierze zwycięstwa w turnieju czterech skoczni. Jest przecież mistrzem, czterokrotnym mistrzem olimpijskim. Jest mistrzem świata z Sapo. Ma przecież na swoim koncie kryształową kulę, ale nie ma zwycięstwa w turnieju czterech skoczni. Bardzo, bardzo chciałby tu Simi wygrać, zdobyć jeszcze to trofeum. No i Ville Larinto. 123 metry Amana. Ville Larinto wczoraj 137,5, 120 dzisiaj tylko w serii próbnej. No i teraz słabiutko, słabiutko, bardzo słabo Ville Larinto, a więc Simon Amann będzie oczywiście w serii finałowej. On jako zwycięzca rywalizacji w parze z Ville Larinto. Ville Larinto 112,5 metra, 3,3 punktu. Wydaje mi się, że nie załapie się również jako lucky loser Ville Larinto. Ostatni w tej chwili za Adamem Małyszem jako lucky loser jest Jakub Janda, który ma notę 107,3 punktu. A więc ależ otwarcie dla Austriaków tego konkursu. Czterech Austriaków na czterech pierwszych miejscach. Simon Amann na miejscu 9, Ville Larinto na miejscu 35 dopiero i nie zobaczymy Ville Larinto w serii finałowej.